Jednym z bardzo magicznych momentów świąt jest to, że wszyscy składają sobie życzenia. Może gdzieś ten moment trochę umyka naszej uwadze, bo bardzo często te życzenia są odklepywane. Życzymy sobie zdrowia, szczęścia, pomyślności, wesołych świąt, spokojnych, rodzinnych, zdrowych. O, to są takie hasła, które padają. To nie o to chodzi, że to nie jest ważne, bo to oczywiście jak najbardziej jest ważne i to, żeby te święta były i spokojne, i zdrowe, i rodzinne, i tak dalej. Tylko chodzi o to, że my wyklepujemy pewne formułki i niespecjalnie zdajemy sobie sprawę z mocy swoich słów, w tym sensie, że te słowa naprawdę mają moc. Wszystko to, co wypowiadacie, zwłaszcza to, co wypowiadacie, ma moc. Z różnych powodów. Ma moc dlatego, że wszyscy jesteśmy kreatorami i wszyscy jesteśmy chodzącymi żywymi manifestorami i to jest immanentną naszą cechą, po prostu twórców. Za chwilkę opowiem o tym trochę więcej, chociaż też nie będę się za bardzo rozgadywać, bo są inne odcinki, które są temu poświęcone. Druga sprawa to jest kwestia intencji. Intencja ma ogromne, ogromne znaczenie. Powiedziałabym, że naprawdę kluczowe, bo czasami możemy popełnić, wiecie, jakiś błąd, ale mamy no te tak zwane dobre intencje. Mówi się, że dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane, ale mówię tutaj w tym kontekście, że my po prostu mamy czyste serce. Jeżeli mamy dobrą intencję, jeżeli mamy naprawdę w środku, w sercu miłość i chęć szczerego życzenia dla drugiej osoby, to jest zupełnie inna energia, na zupełnie innej energii to idzie, że my się kontaktujemy w ogóle w momencie składania życzeń z tą intencją i z tą energią, to jest zupełnie inna energia za tym stoi, niż jak to jest odklepane. To na przykład też wychodzi w modlitwach, bo ja bynajmniej, słuchajcie, to, że jestem poza religiami, to nie znaczy, że jestem przeciwko modlitwie, bo kiedyś też zrobię odcinek na temat modlitwy, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. I tu jest podobnie, jak są rzeczy odklepane, to one są wypowiedziane i to też ma znaczenie, ale jednak tam nie ma na przykład za dużo intencji, więc jakby to jest pewna pula energii, z której można korzystać, a można i nie korzystać. Więc intencja to jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz to jest zamknięcie czegoś w słowa. A pamiętajcie, że słowa, zwłaszcza wypowiedziane głośno, zawsze były obecne w naszej cywilizacji, w naszej kulturze, w innych kulturach. No na przykład istnieje coś takiego jak szeptucha, czyli to powiedzmy były jakieś takie dawne pewnie czarownice, czarodziejki. W dzisiejszych czasach to są też wróżki albo osoby zajmujące się oczyszczaniem energetycznym w taki bardziej tradycyjny sposób. Kto coś tam do siebie gada, coś tam szepcze, jakieś różne zaklęcia. Więc jakby te wszystkie zaklęcia, nawet te stosowane w kościele, prawda, podczas mszy świętej, kiedy się zamienia się, nie wiem, opłatek w ciało, a wino się zamienia w krew, czy dokonuje się jakichś różnych innych zamian, wypowiada się pewne słowa. I słowa mają znaczenie. I przy okazji życzeń, zaklęć, rzucania też na kogoś klątw, nasze słowa mają znaczenie. Więc o tym chciałam Wam powiedzieć. W jaki sposób te słowa wypowiadać tak, żeby one przyniosły takie efekty, jak będziecie chcieli. Dlatego, że słuchajcie, energia podąża za uwagą i tam, gdzie kierujemy swoją uwagę, tam ta energia idzie. I jaka to jest energia, jaką energię wkładamy w dane słowa, no to oczywiście też wszystko zależy od nas. Więc w jaki sposób to zrobić, żeby było to możliwie jak najbardziej skuteczne. Jestem w stroju wyjątkowo nieformalnym, dlatego że stwierdziłam, że nie ma sensu, słuchajcie, jak jesteśmy wszyscy w gorączce sprzątania świątecznego, się teraz nagle przebierać i jakąś robić pompę. Ja sobie to bardzo cenię i myślę, że Wy też, że ten kanał jest kanałem takim bardzo autentycznym. Ja się staram tutaj też być autentyczna. Także tym razem, słuchajcie, bardzo nietypowo do Was właśnie będę przemawiać w stroju potwora ciasteczkowego na temat życzeń świątecznych. Myślę, że bardzo, bardzo będzie pasowało. Zapraszam Was serdecznie. Ledwo Wam powiedziałam o tym, że będę nagrywać w stroju potwora ciasteczkowego, a moje dziecko akurat przechodziło, zobaczyło mnie przez szybę i się dopytywało mnie kilkukrotnie, czy na pewno będę nagrywać w tym. No więc jak widzicie, nagrywam w tym, ale to nawet szokuje moje dziecko. Żeby sobie uświadomić potęgę życzeń, potęgę tego, czego my życzymy komuś i co ktoś życzy, czego ktoś życzy nam,
to przede wszystkim należy zdać sobie z tego sprawę, że one mają niezwykły związek z manifestowaniem. I to, wiecie, ludzie uczą tego, czym jest świadoma manifestacja. I to jest fakt, tak? Możemy się uczyć świadomie manifestować, ale nikt nie musi was uczyć tego, jak manifestować, dlatego że, i o tym też już mówiłam na którymś odcinku na temat manifestacji, możecie sobie poszukać, że my jesteśmy chodzącymi manifestorami, manifestantami, nawet nie wiem jak to nazwać, tak? Urządzeniami do manifestacji. Tak jakbyśmy byli chodzącymi projektorami, które bezustannie manifestują to, co widzicie w zewnętrznym świecie. To już byśmy sobie tutaj ostro wpłynęli na tematy EZO. Ja wiem o tym, że część z was te tematy bardzo lubi. Jest druga grupa osób, które akurat bardziej się interesują innymi takimi wątkami związanymi bardziej z psychologią czy z seksualnością. I te z kolei osoby czasami w komentarzach piszą, że w ogóle zdziwią się, dlaczego ja w ogóle wpływam na jakieś takie różne dziwne tematy typu obce cywilizacje albo duchowość, jakieś takie super EZO. Ale jak ja zakładałam ten kanał, to się zastanawiałam nad tym, w jaki wątek chciałabym pójść najbardziej. Czy w psychologię, czy w seksuologię, czy w rozwój duchowy. I stwierdziłam, że jednak będę chciała robić to wszystko naraz. Co jest wyzwaniem oczywiście, bo to trochę wprowadza chaos, ale staram się Wam tutaj na przykład w playlistach te tematy poukładać, żebyście mogli sobie zobaczyć. I takie swobodne skakanie pomiędzy tymi różnymi wątkami, myślę, że się jakoś udaje i jednak każdy z was coś na tym kanale znajduje. Widzicie, że ja jednak staram się znajdować i znajduję się, odnajduję się w tych różnych tematach, które czasami są bardzo ze sobą takie no trudne do pogodzenia, prawda? Jak mówimy o tym, co mówi nauka, a z drugiej strony mówię wam o, nie wiem, reinkarnacji na przykład, albo mówię wam o właśnie świadomej manifestacji. Więc jedną z immanentnych naszych cech jest to, że my manifestujemy, my jesteśmy kreatorami. Różni z was różnie to nazwą, niektórzy powiedzą, że jesteśmy dziećmi Boga na przykład. Ja bym nazwała to w ten sposób, że jesteśmy po prostu częścią boskiej świadomości i Bóg jest twórcą, mam na myśli świadomość źródłową, czyli tą, z której wszystko, co istnieje, się pojawiło, dlatego że no jakby Bogiem nazywa się też różne istoty. To jakby to nie będzie odcinek o religii. W każdym razie przez to, że my jesteśmy elementem tej boskiej świadomości, mamy również boskie cechy. I jedną z tych cech, no tak jakbyście sobie porównali szklankę wody z oceanu do całego oceanu. Mimo, że jest to mniejsza ilość niż cały ocean, prawda, w szklance, to woda też ma takie same cechy jak woda w oceanie. Jest słona, ma zawartość jakichś różnych minerałów, stany skupienia w konkretnej temperaturze, przewodzi prąd i tak dalej, prawda? I podobnie my. My jesteśmy kreatorami. My kreujemy to, co nam się wydarza. I życzenia to jest taka wypowiedziana intencja, można powiedzieć uświadomiona albo nie, no to już sobie sami zadajcie pytanie, prawda? Czy w momencie, kiedy my korzystamy z tej okoliczności, kiedy mogę skorzystać ze swojej mocy i świadomie wypowiedzieć jakieś życzenie w stosunku do kogoś albo w stosunku do siebie samego, prawda? Bo sobie też możemy różnych rzeczy życzyć. Czy ja wykorzystuję tą okoliczność w odpowiedni sposób? No i teraz jak to zrobić, żeby to mogło być zrobione w odpowiedni sposób? Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby te życzenia były wypowiedziane świadomie. Bo to nie jest tak, że to wszystko, co my kreujemy, co wydarza się w naszym życiu, co przyciągamy do naszego życia. Tu na przykład w ostatnim czasie nagrywałam odcinek na temat synchronów. Jak dam radę, to Wam rzucę tutaj link, to sobie zobaczycie. Synchroniczności, które de facto pokazują właśnie cały proces manifestacji, bo coś wpada do naszej podświadomości. Na przykład oglądamy sobie film i fascynujemy się jakimś krajem. I potem nagle się okazuje, ten kraj załóżmy jest niespotykany, tak? Jeszcze nigdy nie poznaliśmy nikogo z tego kraju. I w ciągu kilku dni nagle okazuje się, że poznajemy przez przypadek kogoś, kto pochodzi dokładnie z tego kraju. I sobie mówimy, o jaka synchroniczność. No synchroniczność, ale synchroniczność, która pokazuje de facto nam nasz proces manifestacji. Czyli to, że różne treści wpadają do naszej podświadomości albo one tam są. I potem pojawiają się w zewnętrznym świecie. Nie wiem, to są osoby o tym samym imieniu, no jakby różne takie podobne okoliczności. Różne są sytuacje.
Obejrzyjcie sobie odcinek na temat synchroniczności, to będziecie wiedzieć więcej. W ten wątek nie będę się dzisiaj więcej zagłębiać. Niemniej jednak, jak przechodzimy do życzeń, no to oczywiście warto by było, żeby te życzenia nie były odklepane, ale żeby one były wypowiedziane świadomie. I co do tego nam jest potrzebne? Pierwsza sprawa to muszę wiedzieć, jakie potrzeby ma dana osoba. Czego ona chciałaby w swoim życiu? Może być też tak, że będę jej życzyć tego, czego ja bym chciał, żeby jej się stało. Ale przynajmniej warto mieć z tą świadomość i oddzielić ziarno od plewy, że to są moje życzenia, że to jest spełnienie moich życzeń odnośnie życia tej osoby, a nie dokładnie tej osoby. Czytaj, jak matka, której córka, nie wiem, przekroczyła 30 i matka chciałaby już zostać babcią, to jej życzą, życzę ci, żebyś sobie znalazła faceta i żebyś wreszcie zaszła w ciążę, żebyś wreszcie mogła tutaj wnuków mi dać, bo już oboje z tatą czekamy na tych wnuków. Tylko problem polega na tym, że sama zainteresowana nie jest tym zainteresowana i na przykład chciałaby zwiedzać świat, rozwijać się, uczyć się i nie jest gotowa na macierzyństwo. Więc czy powinniśmy składać takie życzenia? Ja bym powiedziała, że te życzenia, wiecie, moment życzeń to jest taka przestrzeń dla każdej osoby, żeby ona się zastanowiła, czego chciałaby tej drugiej osobie życzyć. I jeżeli życzymy komuś czegoś, co niespecjalnie jest jego czy jej życzeniem, a bardziej moim, ja decyduję świadomie, że jednak takie życzenia chcę złożyć, no jakby w porządku. Czyli tym samym miejmy świadomość tego, że jesteśmy w polu naszej mocy i te życzenia mogą się spełnić. Więc jeżeli przystępuję do tych życzeń, no to warto by było rzeczywiście się zastanowić, co byłoby najlepsze dla tej osoby, żeby jej się w życiu wydarzyło. Tutaj ważnym punktem jest też, bym powiedziała, taki moment, kiedy sami sobie składamy życzenia i sami się zastanawiamy nad tym, czego byśmy sobie życzyli. I ja Wam, kochani, bardzo polecam taki moment, żeby sobie usiąść w Wigilię na 5 minut i zastanowić się nad tym, czego ja sobie życzę i wypowiedzieć sobie te życzenia. Popatrzeć sobie na siebie w lustrze, napisać sobie to gdzieś w jakimś tam swoim dzienniku, pamiętniku, wszystko jedno. Napisać do siebie nawet kartkę świąteczną i napisać, czego ja Ci, kochanie, życzę, żeby się wydarzyło w tym roku. Tak więc jest to taki moment, kiedy właściwie następuje taka bliskość pomiędzy nami a tą drugą osobą, nawet jeśli jest to ta osoba w lustrze, kiedy poświęcamy chwilę na zastanowienie się nad potrzebami drugiej strony i nad tym, żeby wysłać razem z naszym życzeniem tego, żeby te potrzeby zostały zrealizowane w najpiękniejszy możliwy sposób, wysyłamy energię miłości, dobroci, wsparcia. I ja myślę, że taki element jest ważny przy okazji składania życzeń. Nie tylko, że mamy świadomość tego, co życzymy, komu życzymy, czy ja życzę tej osobie, czy tak naprawdę sobie w kontekście tej osoby, ale jeszcze wkładam w to energię miłości, energię intencji, żeby tej drugiej osobie zadziały się najlepsze rzeczy, jakie są tylko możliwe dla niej. Na jej ścieżce duszy, dla tej istoty, nawet jeśli ja to widzę inaczej, nawet jeśli ja to rozumiem inaczej, nawet jeśli ona sama czasami tego nie rozumie, to żeby oddać ją w jakieś takie wyższe prowadzenie i tylko wyrazić pewną wolę i pewną intencję i ją wysłać, natomiast forma realizacji tego życzenia zostawiona zostaje dla wszechświata. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale czasami, a właściwie to bardzo często, życie potrafi napisać takie scenariusze, które by nam w ogóle nigdy w życiu nie przyszły do głowy. I gdybyśmy mieli zaplanować coś wyjątkowego dla kogoś, to nie mielibyśmy nigdy takiego rozmachu i takiej fantazji, z jakim potrafi coś zrobić życie. Więc serdecznie Wam polecam zostawianie różnych spraw po prostu życiu. Nie kontrolowanie tematów na siłę w sytuacji, kiedy to w ogóle nam nic dobrego nie przynosi, bo ograniczamy magię wszechświata i środki wszechświata sami wymyślając, jak to powinno wyglądać. Lepiej jest to zostawić wszechświatowi, a tylko wyrazić pewną intencję, stację docelową, do której chcemy dolecieć, czy chcemy, żeby doleciała druga osoba, a już w jaki sposób to zostanie zrobione, to zależy od wszechświata. Kochani, i na sam koniec życzenia moje do Was. No bo oczywiście nie mogę sobie odmówić tutaj tej możliwości, jaką mam, żeby życzyć Wam czegoś.
I to będą życzenia płynące naprawdę bardzo z serca i to będą życzenia, które będą przemyślane. Nie znam Waszych różnych potrzeb, ponieważ zazwyczaj jednak się nie znamy, ale czasem też Wasze potrzeby znam, dlatego że piszecie różne rzeczy w komentarzach i zresztą bardzo za to dziękuję. Gdybym ja mogła, jako ja, zmienić jedną jedyną rzecz w całym świecie, całej naszej cywilizacji, na tej całej planecie, jedną, jedyną rzecz, gdybym miała tylko jedno życzenie, to ja Wam powiem, wiecie, jakie to by było życzenie? To by było takie życzenie, żeby każdy z nas, każdy jeden z nas na tej Ziemi odzyskał kontakt z własną esencją. Gdyby to się stało, to życie wyglądałoby kompletnie inaczej. Żeby każdy z nas mógł połączyć się na nowo ze swoją duszą, esencją, ze swoim boskim pierwiastkiem, jakkolwiek to nazwiecie, wrócić do siebie, spojrzeć na siebie oczami miłości, oczami swojej duszy, oczami właśnie miłości bezwarunkowej, w ten sam sposób rozpuszczając wszystkie lęki, doświadczając tego, że śmierci nie ma, że jesteśmy wiecznymi istotami, że jesteśmy kreatorami, że żyjemy w przepięknym świecie i że to wygnanie z raju jest wewnętrzne. Wewnętrzne. Jego nigdy nie było. To jest tylko kwestia zmiany percepcji i kwestia zmiany świadomości. Słuchajcie, rośliny i zwierzęta, one nie wiedzą, że one nie są w raju. To tylko ludzie wiedzą. To tylko ludzie sobie to wymyślili. To wygnanie z raju to jest właśnie odcięcie od siebie samego. Odcięcie od źródła. Odcięcie od swojego serca, odcięcie od swojej esencji, odcięcie od miłości bezwarunkowej, od swojej duszy. To jest wygnanie z raju. Gdybyśmy my mieli to na powrót wszystko oddane i mogli połączyć się ze sobą, życie wyglądałoby kompletnie inaczej. Zmieniłby się przede wszystkim stosunek do samych siebie. Gdybyśmy my wszyscy to odzyskali, zmieniłby się totalnie stosunek do samego siebie, a przez to zmieniłby się stosunek do innych ludzi. My w ogóle byśmy patrzyli na świat oczami miłości. My byśmy doświadczali, i ja tego życzę, będę kontynuować, żebyście patrzyli na siebie i na innych ludzi, ale przede wszystkim na siebie oczami miłości. Oczami bezwarunkowej miłości. Akceptowali wszystko to, co się dzieje. Byli pogodzeni z tym, co się dzieje. Koncentrowali się na tym, co wychodzi, a nie na tym, co nie wychodzi. Koncentrowali się na pięknie tego świata, na tym, czego możecie się tutaj, w tej materii, na tej ziemi nauczyć, zobaczyć, dowiedzieć. Każdą jedną sytuację, która jest dla Was trudną, traktowali jako naprawdę moment takiego, o, a to może tak być, a nie koncentrowali się na jakimś bólu emocjonalnym, na jakimś poczuciu odrzucenia, na tych wszystkich programach, które się odpalają w głowie. Na tych wszystkich negatywnych wzorcach i wspierali te negatywne wzorce. Nie wspieracie tych negatywnych wzorców. One powstały, bo my wszyscy byliśmy naprawdę wychowywani przez społeczeństwo, przez rodziców w sposób nieprawidłowy. Zostaliśmy nauczeni całej masy nieprawidłowych rzeczy. Ale nie ma to sensu. Wszystko, co zostało powołane do życia, również te programy, które nas sabotują, wszystko chce żyć i one też się bronią. Bronią się poczuciem winy, bronią się lękiem, bronią się wstydem, jak chcecie postąpić inaczej, jak chcecie je rozmontować. Chcecie być inni, trzymają Was po prostu jak w więzieniu, w okowach. Ale nie dajcie się sterować lękiem. Spróbujcie się od tego zdystansować i spróbujcie patrzeć na życie z miłością, z ciekawością, z ekscytacją, cieszyć się tym, że jest kolejny dzień i żyje kolejny dzień, kolejny wschód słońca, co się dzisiaj wydarzy, kogo dzisiaj spotkam, jaka jest pogoda, jest inny układ chmur na niebie. Patrzeć na te wszystkie rzeczy, widzieć je. Życzę Wam tego, żebyście byli w stanie się na tym wszystkim koncentrować. Naprawdę z serca Wam tego życzę i życzę Wam, żeby ta zmiana, która teraz się szykuje na tej naszej planecie, była dla Was wspierająca i żebyście z niej skorzystali, żebyście z niej wyciągnęli po prostu na maksa jak najwięcej. Bo ja wiem, że my płacimy za to. Płacimy za to tym, że jest nam trudno, ale życzę Wam, żebyście potrafili z tego wyciągnąć wnioski i po prostu poszli do przodu. Także, kochani, jeszcze Wam pokażę na koniec za chwilę moją choinkę. Ściskam Was mocno. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj rano o 4:27, to jest akurat 22 grudzień, bo nagrywam w czwartek to.
mieliśmy przesilenie zimowe, co oznacza, że to była najdłuższa noc w roku. Teraz będzie coraz dłuższy dzień. Wychodzimy z tego dołu, wychodzimy z tej ciemności i naprawdę niech to będzie symboliczne. Niech będzie coraz lepiej. Z serca bardzo mocno. O, tak. Bardzo Wam tego życzę. Ściskam i buziaki. Wszystkiego dobrego.